Jest to bardzo, powiedziałbym, otwarta formuła grania, w której te wszystkie elementy nieustannie podlegają interakcji i z tego powodu każdy koncert, można rzec, jest inny w muzyce jazzowej. Wiele zależy od kontekstu, od chwili, od nastroju, od publiczności. W tym zespole no to gra się przyjemnie wszystko tak naprawdę, bo są świetni muzycy i cokolwiek by się nie działo, to i tak to jest czysta przyjemność. Największą frajdę sprawia mi to, że możemy improwizować i ta muzyka daje nam wolność, ponieważ w większości są to melodie ludowe, zatem piękne i prawdziwe i nie ograniczające nas żadnymi skomplikowanymi formami, chociaż nie są to też formy proste. Staramy się z Damianem po prostu zagrać szczerze od serca, nie, żeby tego nie przekombinować i zagrać to najlepiej, jak potrafimy, jak czujemy. Zawsze się śmieję, że jak ktoś mówi, nie wiem, jak to zagrać, to mówię, stary, graj serduchem. No i właśnie tak się staramy grać. Zamysł był taki od początku, żeby znaleźć jakiś sklep z instrumentami muzycznymi i coś przywieźć, coś nowego. Trafiliśmy na chyba najbardziej popularny chiński ludowy instrument, czyli hulusi. Dosyć szybko to ogarnęliśmy, były próby w hotelu robione i spodobało nam się to strasznie, bo daje to trochę możliwości. Tym bardziej, jeśli my jako Polacy wychodzimy z ich narodowymi instrumentami, więc no był szał po prostu. Połączenie wschodu i zachodu było dużym wyzwaniem, żeby grać te utwory chińskie w sposób, żeby nie oszukiwać, że jesteśmy chińskimi muzykami ludowymi, tylko żeby przenieść to na nasz język współczesnej muzyki, nie wiem, nawiązującej do jazzu czy do muzyki improwizowanej. Mamy duże doświadczenie w polskiej muzyce ludowej, bo ja się nią interesuję i Cyprian, więc no tutaj pewne rzeczy, pewne techniki zostały zastosowane w sposób bardzo naturalny, że to nam wyszło samo. Oczywiście trzeba, mieliśmy wiele prób, więc mieliśmy czas na eksperymentowanie, żeby wydobyć jakieś takie najciekawsze smaki z tej muzyki. No a później w bardzo podobny sposób podeszliśmy do tych chińskich utworów ludowych. Zaczęliśmy je grać w sumie tak, jak powinny być zagrane oryginalnie, ale z tym naszym polskim brzmieniem i zadziorem, co nabrało ciekawego koloru.